Witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Piotr. Ja jestem Krzysztof. I wspólnie prowadzimy szkolenie z masażu tkanek głębokich. Zdecydowaliśmy się, że będziemy realizować teraz Q&A. Zbieraliśmy na naszych socialach, na grupie absolwentów pytania od Was dla nas. No i zaproponujemy, że dzisiaj trochę na nie podpowiadamy. Tak, wybraliśmy kilka takich, myślę, że dosyć ciekawych pytań, na które chcielibyśmy Wam od prostu odpowiedzieć. Może dzięki temu dowiecie się czegoś więcej na temat naszego kursu. Zapraszam! Jeżeli chodzi o nasz kurs, on jest dedykowany głównie dla fizjoterapeutów. Natomiast nie mamy żadnego problemu, żeby pojawili się również na nim lekarze, trenerzy, czy generalnie osoby, które chcą pracować z ciałem. Natomiast dobrze byłoby, żeby to były osoby, które mają ku temu jakąś podstawę do pracy właśnie z ludzkim ciałem. Zwróciłbym uwagę, że jeszcze technicy masażu śmiało mogą korzystać z naszych szkoleń. Kluczem dla nas jest to, żeby była względnie wyrównana pewna podstawa, dlatego zależy nam, żeby nasi kursanci, no jednak, mieli te podstawy anatomiczne, fizjologiczne. Natomiast trenerzy to są osoby, które na co dzień pracują z ludzkim ciałem, ze swoimi podopiecznymi, więc myślę, że takie osoby już się zdarzały u nas na szkoleniach, mhm. więc myślę, że śmiało możecie do nas na takie szkolenie. Paść. co ciekawe, możemy podzielić się z ubiegłego roku historią naszego kursanta, który rozpoczynał w październiku nauczanie akademickie na pierwszym roku fizjoterapii i stwierdził, że przed studiami pójdzie na pierwsze szkolenie, bo chce uzyskać dzięki temu jakąś pewną przewagę i we wrześniu właściwie nas odwiedził na szkoleniu, gdzie rzeczywiście no było dla nas to duże zaskoczenie, ale to też była osoba, która pracowała ze swoim ciałem, był aktywną osobą, miał świadomość. Chyba przygotowywał się dosyć hmm. specjalnie na te studia i myślę, że pomimo dla, dla nas jakieś to było niewątpliwe wyzwanie, wyzwanie ponieważ no, na co dzień posługujemy się pewną nomenklaturą medyczną, staraliśmy się i tak za każdym razem upraszczać pewnego rodzaju sformułowania, natomiast poradził sobie i nawet mogę powiedzieć, że radził sobie całkiem sprawnie. Tak, na tle grupy wypadł bardzo, bardzo fajnie. Także, widzicie, nie ma jakby takiej przeszkody ku temu, że nie jesteście jeszcze na studiach, a możecie po prostu na nasz kurs trafić. Jeśli chodzi o prowadzenie kursu, no to wyjątkowe dla mnie jest to, że dla mnie to jest pewnego rodzaju odskocznia od pracy kabinetowej. Jest to zmiana środowiska. Poznanie ludzi, którzy, tak jak i ja, starają się połać pasją jaką jest fizjoterapia. Ogromną dla mnie sprawia to frajda, że mogę dzielić się wiedzą, prowadzić szkolenia, odpowiadać na pytania, uczyć się przede wszystkim też od kursantów nowych rzeczy, ale przede wszystkim to jest obcowanie z nowymi ludźmi. I to jest, myślę, że dla mnie taki. Główny czynnik, który powoduje, że, no to jest dla mnie dosyć niezwykłe. Za każdym razem cieszę się, jak jadę na takie szkolenie. Sprawia mi to po prostu przyjemność. Dla mnie również, jakby tutaj tym wspólnym mianownikiem jest to, co już wymieniłeś. Dodatkowo jest to, że właśnie możemy jechać gdzieś w jakieś nowe miejsce. Często tak jest, że to oczywiście te, te sale się powtarzają, natomiast nigdy to szkolenie nie jest prowadzone w ten sam sposób. Mimo tego, że my prowadzimy już niejedno szkolenie, to nie powtórzyło się żadne. W kontekście takim, no, nie było nigdy tych takich samych osób, to jest jakby oczywiste, ale, ale to jest właśnie zawsze bardzo ciekawe, że ktoś mnie pytał, kurczę, czy tobie się już nie znudziło mówić ciągle jakby tego samego? Ja mówię, nie, bo ciągle to się jakby tworzy na nowo, jakby to jest cały czas kurs, który gdzieś tam się rozwija, bo przechodzą ludzie, dzięki, my, dzięki temu też możemy się rozwijać i ten rozwój właśnie widać w prowadzeniu naszych kursów. Jak prowadziliśmy pierwsze szkolenie dwa lata temu, a teraz, no to jakby też to inaczej wygląda, my też Lepiej się dogadujemy, lepiej się uzupełniamy i po prostu te treści. Po prostu lepiej trafiają do naszych kursantów. Jeżdżąc też po różnych miastach, dla nas to jest też taka odskocznia, gdzie no. na co dzień w gabinecie, z racji jakby charakteru profilu naszej pracy, pracujemy często do późnych godzin wieczornych. To dla nas taka okazja zakończyć o 17, 17.30 szkolenie A. i później mieć takie późne popołudnie i wieczór dla siebie, gdzie możemy okazję, gdzie mamy okazję właściwie pospacerować po jakichś rynkach, czy to Kraków, czy to najbliższy chociażby Szczecin, które będziemy mieli okazję sobie odwiedzić, to też są jakby obszary, gdzie my rzeczywiście, no, korzystamy z uroków danych miast, danych środowisk, okoliczności. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, to zawsze jest tak, że jest zabawnie, bo przy, trudno, żeby przez 6 dni nic się takiego zabawnego nie, wy, nie wydarzyło. E, więc jakby, no, trudno jakby zebrać te wszystkie historie. Natomiast jednocześnie jest tak, że zawsze takim wspólnym mianownikiem jest to, że zawsze jest jakaś e, zabawna historia. Tak, przede wszystkim dużo żartów, które jakby wychodzą podczas trwania takiego szkolenia, są sytuacyjne. Dokładnie, My uczymy się kursantów, kursanci uczą się nas, badamy swoje granice i na co możemy sobie teoretycznie pozwolić. Natomiast nasi absolwenci wiedzą, że jest pewna z nami dobra zabawa. I to jest na pewno taki czynnik, który no, wpływa na to, że ta wiedza przyswaja się tutaj zdecydowanie łatwiej. Tak. Jest zabawnie, staramy się prowadzić to w sposób taki kompaktowy, żeby to wszystko miało dobry smak. Z takich historii dużo jest sytuacyjnych, czyli jakbyśmy mieli się dzielić jakimiś historiami, to musielibyśmy się właściwie z każdych naszych tak. grup absolwentów wyłaniać. Dla niektórych mogą być śmieszne, dla niektórych trochę mniej. Tak Dokładnie. jak mówię, to zależy od sytuacyjnych tak. historii, które dzieją się podczas trwania takiego szkolenia. Myślę, że to też jest taka kwestia, że my między sobą też rzucamy takie żarciki, więc to jakby to mi najbardziej tak mam w pamięci, że, tak. że ja tobie, ty mi i jest zabawnie, nie? Tak. Więc tutaj staramy się dbać o tą też atmosferę, żeby było luźno, bo tak jak powiedziałeś, im jest luźniej, to człowiek po prostu tą wiedzę lepiej przyswaja. Jeżeli chodzi o samą pediatrię, to musielibyśmy to trochę to podzielić, bo jeżeli chodzi o takie 0-2, no to myślę, że są inne metody pracy, które, jakby, no, zupełnie inaczej i o wiele lepiej się sprawdzą niż sam masaż tkanych głębokich. Natomiast jeżeli już chodzi o takie dzieci starsze, myślę, że nawet od 6 lat w górę to już możemy powiedzieć, że tak, jak najbardziej to będzie się sprawdzało jako czasami uzupełnienie jakiejś terapii. W zależności od tego, czy mówimy o pediatrii na przykład takiej, gdzie mówimy o porażeniu mózgowym, jakiejś takiej dysfunkcji, czy jednak jest to dziecko, które ma na przykład, nie wiem, płaskostopie, tak, i już widać jakąś tutaj dysfunkcję wokół stopy i już z tą stopą możemy sobie po prostu w taki sposób manualny pracować i uzupełnić to chociażby o wkładkę, czy o jakąś inną terapię, typu ćwiczenie, czy rozciąganie, czy jakoś, i jakąś inną aktywność to myślę, że masaż tutaj będzie bardzo fajnym takim uzupełnieniem, a nie jakby terapią samą w sobie. Przede wszystkim no, należy zaznaczyć, że pediatria i fizjoterapia pediatryczna no, to jest jakby oddzielna specjalizacja, jeśli chodzi o kwestie związane z pracą. Ja myślę, że taki minimum dla mnie, do mojej mhm. pracy, gdzie mógłbym wykorzystywać techniki z masażu tkanek głębokich, to jest już ta forma komunikatywności z takim mm. młodym człowiekiem. I myślę, że takie 6, 7, 8 lat to jest takie dla mnie minimum. Tak, natomiast, jeżeli... granica, nie? tak no. natomiast jak ktoś już ma jakieś doświadczenia bądź pracuje w zespole, myślę, że te techniki nie będą tutaj problematyczne, nie, bo nie mogą zaszkodzić oczywiście, jakby dozujemy natężenie, siłę pracy, ilość tych technik i czasowo objętość, ale tak. myślę, że moglibyśmy śmiało wykorzystać te techniki, bo one będą na pewno oddziaływały. Pomimo, że to jest mały człowiek, to tak samo na jego układ nerwowy i układ naczyniowy, co będzie przynosiło korzyści dla poprawy zdrowia i jakości funkcjonowania. To jest bardzo dobre i częste pytanie, które się pojawia podczas szkoleń z masażu tkanek głębokich. To mocno jest uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim, z czym Wy dobrze się czujecie oraz jakich pacjentów na co dzień będziecie mieć. Jeżeli macie dostępność... Do pracy z kobietami na przykład w ciąży, to być może uroginekologia będzie tym dobrym rozwiązaniem. Ja bym chyba wyszedł od takiej podstawy, żeby podzielić na pewnego rodzaju specjalizację. Co prawda fizjoterapeuci pracują z człowiekiem i specjalizują się w tym człowieku, natomiast specyfikacja i złożoność nie powoduje, że to jest jakieś skomplikowane, natomiast tych obszarów jest dosyć dużo. I to, na co można byłoby podzielić, to przede wszystkim specjalizacja. Właśnie pediatria jako taka specjalizacja, o której chwilę temu mm. mieliśmy okazję mówić, uroginekologia, czyli praca z kobietami w ciąży, praca z kobietami i dysfunkcjami w obszarze dna miednicy, narządów rozrodczych, narządów wewnętrznych. Taką specjalizacją mógłbym powiedzieć, że jest na pewno praca z taką neurologią przyłóżkową, czyli takcy pacjenci w stanach no dosyć już mm. ciężkich. Praca z osobami niepełnosprawnymi, też bym śmiało tak. wiedzieli, że jest to pewnego rodzaju specjalizacja, jeśli chodzi o taką pracę. Niewątpliwie sportowców, jako grupę, dałbym też w oddzielnym worku, że trochę inne są możliwości, jeżeli rzeczywiście pracujemy sobie bezpośrednio z takimi pacjentami. Trochę inne są możliwości, jeżeli mamy takich pacjentów na jakiś czas bezpośrednio po urazie. Kolejną specjalizacją, niewątpliwie, cała reszta, ten worek może uzupełnić Traumatologia, ortopedia, chirurgia szeroko pojęta i to jest mocno uzależnione, w którą stronę chcecie iść. Takie też narzędzia, trochę możecie sobie popełniać, jeżeli czujecie, że chcecie pracować z pacjentami takimi jak sportowcy, no to trochę inna forma może być pracy i specyfikacji tej pracy, dużo pracy narzędziowej. Jak ktoś chce pracować po, z pacjentami pooperacyjnymi, to praca na pewno z blizną, czyli tutaj techniki narzędziowe, wszelkiego rodzaju kwestie związane z pinoterapią, klawiterapią, terapią i głową, elektroterapią i głową, to są świetne narzędzia, które mogą pracować, tutaj skutecznie z bliznami, z tkanką, w przyspieszeniu, jakby jej regeneracji. Inaczej też będziemy pracowali delikatnie podczas prowadzenia kobiety w ciąży. Inaczej będziemy pracowali z maluchami, o których już chwilę temu mieliśmy okazję mówić. Tak. Jakby temat jest taki, że my możemy jakby zahaczyć o pewnego rodzaju tematy. Wiadomo, że czasami nie ma jakby czasu, żeby aż bardzo mocno się w dany temat zagłębić i go rozwinąć. Natomiast na tym kursie staramy się kierować właśnie naszych kursantów, co mogliby później robić po tym kursie. Więc jakby tutaj jest bardzo taka mocna baza, i pokazujemy, jak pracować w takim przypadku, jak pracować w takim przypadku, i dzięki temu nasi kursanci mogą dalej iść na jakiś kurs. Dajemy też cenne wskazówki, bo sami, jakby gdzieś tam robiliśmy jakiś inny kurs, albo znamy ludzi, którzy po prostu prowadzą jakieś takie tematy, więc tam staramy się też kierować naszych kursantów. Ale no, ten kurs jest taką po prostu też mocną bazą do tych tematów, które powiedziałem. My to podkreślamy, że zawsze masaż tkanek głęboki będzie idealny na start, ponieważ po nim można wykorzystywać właściwie wiedzę z zakresu MTG. W każdej płaszczyźnie, w każdej specjalizacji, i na pewno ona się sprawdzi. I jak miałbym tak powiedzieć, to ten kurs też bardzo fajnie segreguje tą wiedzę, którą zdobiliśmy na przykład na studiach, albo że mamy takie wrażenie, że może czegoś nie wiemy, a jednak się okazuje, że wiemy jednak więcej, bo my po prostu też tutaj staramy się tłumaczyć, że ci ludzie wiedzą, ale czasami no nie do końca jakby mają do tego dostęp. Moim kursem, właśnie ten masaż tkanek głębokich był pierwszym takim dużym kursem. I on mi właśnie poukładał w mojej głowie to, co już wiedziałem, to, czego nie wiedziałem. Okazało się, że pewne rzeczy mi się fajnie uzupełniły. Zobaczyłem też takie swoje słabsze punkty, że co dobrze byłoby sobie rozwinąć, co byłoby dobrze sobie powtórzyć, ale ten kurs dał mi podstawy do tego, żeby robić następne kursy, które właśnie w swoim życiu wykonałem. U mnie to był masę szkranek głębokich. Jeśli chodzi o takie przygotowanie do kursu na pewno fajnie jest zrobić sobie taką powtórkę pod kątem anatomii, anatomii palpacyjnej. Jeżeli już mieliście okazję podczas trwania waszych studiów, zagłębić się w ten temat, lub już praktykujecie od jakiegoś czasu, myślę, że dla Was to będzie korzystne i łatwe. Dla osób, które dopiero idą jako pierwsze szkolenie wybierają nasz kurs masa tkanek głębokich, świetnym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z takimi pozycjami jak anatomia prawidłowa, anatomia palpacyjna. My staramy się. Wykorzystywać na atlasy anatomiczne w formie 3D. Zawsze pokazujemy, jak topograficznie, palpacyjnie i warstwowo szukać odpowiednich struktur, więc to będzie niewątpliwie łatwe. Natomiast jeśli chodzi o takie kwestie organizacyjne, techniczne, na pewno wygodny strój to jest taka podstawa mm -hmm. przygotowania, Krótkie ponieważ. Spodanki, bo... tak, ponieważ no, pracujemy w różnych pozycjach, w różnych ustawieniach. Przez 6 dni pracujemy absolutnie z każdym obszarem naszego ciała i to jest taka. To typowa podstawa, którą tak. bym mógł Wam zaproponować. Ja tylko od siebie dodałbym, że jeżeli nie zrobisz czegoś, nie powtórzysz i tak dalej, to nic się nie dzieje, bo jesteśmy od tego, żeby to wszystko też sobie powtórzyć. Wiadomo, że nie takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, natomiast staramy się bardzo szeroko omawiać pewne techniki, powtórkę zrobić z anatomii, więc no myślę, że, że nie, nie trzeba aż tak bardzo mocno się do tego kursu przygotowywać, bo my staramy się to wszystko na tym kursie dawać i pokazywać. Jeśli chodzi o główne miasta wojewódzkie, no to y, mogę powiedzieć, że szkolenia prowadzimy jako firma w Warszawie, szkolenia prowadzimy w Krakowie, Katowice, Opole, Wrocław, Poznań, Gdańsk. To jest nowa pozycja, ta... która wraca po kilku latach. Mhm. Szczecin tak. to jest pozycja, która się pojawia. Z tym Szczecinem też jest zawsze ciekawa historia, ponieważ w każdych innych miastach oddalonych naprawdę mocno, mocno od Szczecina, Zawsze mamy kursantów stamtąd stwierdziliśmy, że wyjdziemy naprzeciw ich oczekiwaniom i pojawimy się w waszym mieście. Tak. Dlatego w marcu będziemy mieli debiutańskie szkolenie w Szczecinie masażu tkanek głębokich. Myślę, że więcej informacji znajdziecie w linku pod naszym filmem, w opisie i tam możecie się w razie czego ze Szczecina śmiało zapisywać i okolic. Tak. Jeszcze jest Rzeszów. I czasami są takie edycje, trochę bym powiedział, limitowane. E, na przykład Jasło się pojawiło kiedyś. E, teraz nie wiem, czy chodzi mi na jakieś inne żadne miasto, ale czasami jest tak, że nie prowadzimy jako główne miasto, ale czasami się tam pojawiamy. Tak jest. Jeszcze e, edycji kilka się pojawiło w Łodzi. E... Właśnie. Także to jest całkiem spore, jeśli chodzi o mapę całej Polski. Także w perspektywie roku udaje nam się zrobić trochę kilometrów, żeby do Was dojeżdżać. Jeżeli chodzi o mnie. Ja kurs robiłem dopiero po studiach, tam chyba po roku albo po dwóch, od, odkąd skończyłem studia, więc u mnie to raczej było później, bo nie chciałem robić takiego jakby papierka dla papierka. Ale teraz na przykład z perspektywy czasu widzę, że mogłem zrobić ten kurs wcześniej. Mhm. I to bardzo fajnie by to mnie podparło w moim takim procesie realizowania planów życiowych i tych właśnie zawodowych. Więc to bym, jak, jakbym mógł to bym to cofnął. Natomiast tak, to było siedem lat temu, jeżeli chodzi o, o ilość czasu. To ja muszę powiedzieć, temu. że w przeciwieństwie do Krzysztofa po pierwszym roku fizjoterapii poszedłem na szkolenie masażu tkanek głębokich i to było moje też pierwsze debiutanckie szkolenie. Jak miałbym tak zliczyć, to właśnie też to jest. 7 lat. 7 lat będzie praktyki masażu tkanek głębokich, którą udało mi się od razu zaimplementować do mojego życia, i od razu po szkoleniu zaczęła się moja historia z pracą z pacjentami, jeszcze jako student fizjoterapii, ale już udawało mi się pomagać. Tak, i to co ciekawe, co powiedziałeś, że ten kurs od razu można wprowadzać bezpośrednio po, po kursie. Że jest taka sytuacja, że pierwszego dnia robimy okolice stopy pod i już jakby po samym tym pierwszym dniu już można pracować bardzo, to, te, to są techniki, które bardzo można szybko wdrażać w swoje życie, co nie? Tak. Już nasi kursanci po pierwszym dniu mówią, przychodząc zadowoleni, że a mam brata na przykład ze skręconym stawem skokowym, udało mi się trochę z nim popracować i już praktykować. To też jest zawsze nasz cel, żeby e, zakodować Was, zasiać wręcz taką potrzebę ciągłej praktyki zaraz po odbytym szkoleniu. Także jeżeli macie możliwość na znajomych, przyjaciołach, rodzinie, na kolegach ze studiów, z pracy, prowadzać swoje techniki, to dla nas to będzie świetna propozycja jako rozwiązanie utrwalania waszej wiedzy, tej praktycznej. Najczęstsze błędy, które się spotykają podczas szkolenia, to są takie błędy, które rzeczywiście my jesteśmy w stanie eliminować. My zawsze zwracamy uwagę, że przez pierwsze dwa dni można nas trochę przestać lubić podczas trwania tego szkolenia, ponieważ my się jakby specjalnie, może nie powiem perfidnie, ale specjalnie przyczepiamy i wspomagamy Was w ustawieniu. Czasami jest tak, że Dobrze pracujecie, technikę wykonujecie w porządku, natomiast optymalnie wiem i ergonomicznie dla Was to będzie korzystne w perspektywie pracy kilku godzin, jeżeli na przykład zamienicie nogi swoim miejscem, jeżeli zmienicie uchwyt, zluzujecie swoje ciało. To są takie czynniki, które na pewno tutaj my staramy się zaznaczać, że one mogą doprowadzać jakby do poprawy jakości Waszej Pracy. Dodatkowo masa tkanek głębokich pomimo swojej nazwy w ogóle nie musi być na tyle głęboki, żeby was męczył, więc niewątpliwie zbyt duża ilość siły, zbyt duże napięcie naszego ciała może powodować szereg. Jakby konsekwencji, ponieważ waszego pacjenta może boleć, wy się szybciej możecie męczyć. Ta terapia nie musi być tak dostatecznie skuteczna, jak myślicie, że będzie. W myśl zasady, im mocniej, tym lepiej, albo im bardziej boli, tym szybciej ból minie. No niestety to jest błędne myślenie. To są hmm. takie rzeczy, które mi przychodzą na myśl. A tobie? Mi przyszło, że robicie to najczęściej za szybko na kursie. My staramy się na początku, odbija się to pozycja, często, że nie ta noga przy stole i tempo. I, ale przede wszystkim właśnie tempo że staramy się robić to za szybko, więc my na początku wytrącamy tą prędkość, że rób wolniej, rób wolniej, rób wolniej, ale główny nacisk jest na ergonomię, postawę, no i właśnie to tempo. To, to są jakby takie trzy rzeczy, które mi najbardziej przychodzą do, do głowy na ten moment. Dziękujemy Wam za te pytania, które nam nadesłaliście. Jeżeli macie więcej pytań, śmiało pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiadać i zapraszamy Was po więcej. Do usłyszenia.